Film, który teraz oglądasz, jest pierwszym odcinkiem z serii, w której próbuję zarobić 100 tysięcy złotych przez internet od zera w przeciągu jednego roku na marketingu afiliacyjnym oczywiście. No i jeśli jeszcze nie oglądałeś poprzedniego odcinka, w którym mówiłem, jakie są zasady mojego wyzwania, to przejdź do niego, abyś wiedział, o co chodzi. A my przechodzimy do podsumowania pierwszego miesiąca. Kiedy ustalamy sobie jakiś cel, zazwyczaj na początku mamy największą motywację, by zacząć działać, ale z czasem poziom motywacji drastycznie spada. Dlatego ja w pierwszym miesiącu tego wyzwania postanowiłem zająć się czymś, czego najbardziej nienawidzę robić. I nie jest to, jak widzicie po tytule, tworzenie stron internetowych, bo to sprawia mi ogromną przyjemność. Jednak proces pisania różnych artykułów lub wpisów na tych stronach, no już niekoniecznie. Kilka razy na tym kanale wspominałem już, że zdecydowanie wolę o czymś opowiadać niż pisać, no i nie ukrywając, dlatego też prowadzę ten kanał na YouTubie zamiast jakiegoś bloga. Jednak to nie zmienia faktu, że każdy z nas czasami musi robić rzeczy, których nie lubi, dlatego nie ma sensu tyle marudzić i czas opowiedzieć wam, co udało mi się już zrobić. Oczywiście założenie strony internetowej pociąga za sobą jakieś koszty na początku, akurat są one stosunkowo niewielkie i jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wy też możecie założyć swoją własną stronę internetową, to stworzyłem dla was specjalny film na ten temat. Moim planem na początku było stworzenie dwóch stron, jedna o tematyce randkowej, no dlatego jej tutaj też nie za bardzo mogę pokazywać, a druga to po prostu strona, w której opisywałbym różne produkty ze sklepów internetowych, a wszystkie linki na mojej stronie byłyby po prostu linkami afiliacyjnymi. Dość prosta zasada. No i jeszcze przypomniałem sobie, że kiedyś stworzyłem własną stronę internetową na temat zarabiania przez internet, której i tak w ogóle nie prowadziłem, no bo jestem leniwy i po prostu nie lubiłem tego robić. Przeglądając różne dostępne domeny dla strony i randkowej, i tej produktowej, z nudów zacząłem wpisywać też domeny nawiązujące do zarabiania w internecie. One są już najczęściej pozajmowane i ludzie wystawiają je na sprzedaż po zawyżonych cenach, oczywiście, żeby też na tym zarobić. Jednak przypadkiem znalazłem wolną domenę, która nazywa się Zarabianie przez internet i uznałem, że też stworzę nową, lepszą stronę w tej tematyce. Czyli teoretycznie, gdy kupujecie 3 domeny, na pierwszy rok zapłacicie za to mniej więcej 33 zł. Ale odwaliłem i domenę zarabianie przez internet od razu zakupiłem na 4 lata, więc wydałem na same domeny około 313 zł. Dodatkowo wasza strona, żeby w ogóle oczywiście działała, musi też być podłączona do jakiegoś hostingu, za który no też musimy zapłacić. No i na jednym serwerze, jak coś to serwer, to jest, można to powiedzieć, to samo co hosting. Oczywiście też możemy mieć kilka różnych stron, możemy podłączyć te różne domeny do siebie, no i jeśli nie przekraczamy dostępnej tam pamięci, to po prostu te strony działają też oddzielnie i nie trzeba kupować dodatkowych 3 serwerów na 3 oddzielne strony, więc to wszystko może stać na jednym serwerze. No i ja ten hosting już mam zakupiony, więc to nie musiałem za to akurat płacić. No to oczywiście na wszystkich 3 stronach zainstalowałem WordPressa i zacząłem edytować wygląd każdej z nich. Dla porównania zobaczcie, jak wygląda moja strona o zarabianiu w internecie, a jak wygląda ta nowa. Oczywiście podczas tworzenia wszystkich tych 3 stron nie miałem z tym większego problemu, ponieważ no potrafię to robić, jednak potem musiałem zacząć się uczyć nowych rzeczy. Oczywiście, co z tego, że mamy ładną stronę internetową, podczas gdy nikt na nią no nie wchodzi. Jeśli nie będziemy mieć ruchu na naszej stronie, no to oczywiście nic z tego tak samo nie zarobimy. Dlatego z pomocą przychodzi nam SEO. Oczywiście nie jestem w stanie wam wytłumaczyć dokładnie, jak to działa, ale myślę, że w przyszłości nagram o tym oddzielny filmik, bo widzę, że większość polskich youtuberów, którzy nagrywają coś o SEO, to chyba nawet nie wiedzą dokładnie, o co z tym chodzi. Dlatego taka podpowiedź, ja większość mojej wiedzy, której będę się uczył w tym challenge'u, biorę raczej tylko i wyłącznie z zagranicznych for, no lub stron internetowych. No nie ma za co. A więc co to jest to SEO? Ogólnie to Google decyduje o tym, czy nasza strona będzie pojawiała się na samej górze w wynikach wyszukiwania lub nie. Więc my musimy postarać się, aby algorytm uznał, że nasza strona jest fajna i ją po prostu polecał. No dobra, ale co wpływa na to, że nasza strona jest wyżej pozycjonowana? Po pierwsze oryginalna treść, no i kiedyś, gdybyśmy skopiowali jakiś tekst z innej strony na naszą, no to ten głupi algorytm nawet by tego nie ogarnął i mógłby polecać nasz artykuł, który i tak skopiowaliśmy oczywiście od kogoś innego. Teraz jest on na to bardzo wyczulony i już taka sytuacja no nie może mieć w ogóle miejsca. Oczywiście to, że treść artykułów na naszej stronie musi być oryginalna, to jest, można to powiedzieć, podstawą. Po prostu im lepiej opiszemy jakiś temat, przykładowo będziemy mieli więcej tekstu, ale oczywiście też sensownego, bo to też jest ważne, więcej obrazków, jakieś filmy i tak dalej,
to jest duża szansa, że ten nasz artykuł będzie pokazywał się na samej górze. No i dodatkowo też musi być pozycjonowany pod konkretne frazy kluczowe, no ale bla bla bla, to jest za dużo tego, jak na dzisiaj po prostu lecimy dalej. Po drugie, backlinki. Ogólnie algorytm Google uznaje, że jak strona jest wspomniana na różnych innych tam miejscach internetu, to znaczy, że jest ona warta uwagi i wzrasta, można to powiedzieć, taka wartość z angielskiego, to znaczy domain authority, coś w tym stylu. Backlinki generalnie też dzielą się na takie do follow i no follow. Teraz no też nie można linkować naszej strony byle gdzie, bo potem możemy uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego, więc też nie można tymi backlinkami aż tak mocno spamować. Po trzecie, szybkość naszej strony. Jeśli nasza strona będzie się wolno ładować, no to Google uzna ją za taką śmieciową, no bo wtedy użytkownicy no, się będą denerwować, że to wszystko tam działa wolno. No i dlatego należy swoją stronę umieszczać na dobrym hostingu, no i musimy ją też dodatkowo jeszcze zoptymalizować, żeby po prostu ona była szybka. Tak więc to są takie trzy najważniejsze rzeczy, na które należy zwracać uwagę. Oczywiście, aby nasza nowa strona pojawiała się bardzo wysoko w wyszukiwarce, to musi minąć kilka tygodni, a nawet miesięcy. I generalnie SEO można porównać z wybijaniem kanału na YouTubie, dlatego efekty te będziemy mogli zauważyć dopiero po dłuższym czasie. No i co ja osobiście robiłem? Przez ten miesiąc stworzyłem pełno artykułów i nadal uważam, że to jest strata czasu. Zdecydowanie szybciej jest po prostu według mnie opowiedzieć o danym temacie. No ale no cóż, jeśli można na tym zarobić, no to też trzeba tego oczywiście spróbować. Nauczyłem się sporo na temat pozycjonowania stron oraz ich optymalizacji, żeby po prostu działały one szybciej, chociaż i tak do dzisiaj zastanawiam się, jak można poprawić ten głupi wynik na telefonie, więc jeśli ktoś się na tym zna, no to może mi podpowiedzieć w komentarzu. Ale to jeszcze nie koniec, no bo skoro miałem już poświęcać tyle czasu na zarządzaniu tymi wszystkimi stronami, wpadłem na kolejny pomysł, aby zgłosić tą stronę zarabianie przez internet do programu AdSense. I tak na stronach internetowych też możemy zarabiać na wyświetleniu reklam. Jest to oczywiście logiczne, rzecz jasna, ale aby Google przyjęło naszą stronę do programu AdSense, no to już musimy się sami domyślić, co zrobić, aby poprawnie przyjęli nasze podanie. No i oczywiście, jeśli nawet zarobię te parę groszy na reklamach z AdSense, no to nie będę ich zaliczał do tego challenge'u, no bo tutaj skupiamy się tylko i wyłącznie na afiliacji. Ale przez to, że no nigdy nie podłączałem żadnej strony internetowej i tylko zarabiam w sumie na reklamach z YouTube'a, to od zawsze mam pokazane same zera w panelu, dlatego z ciekawości chcę to po prostu przetestować. Tym bardziej, że moja stara strona jest podłączona do innego reklamodawcy, którego nawet nie chcę tutaj polecać, bo jest zwykłym oszustem. I kiedyś ta strona oferowała pieniądze za wyświetlenie reklam na różnych stronach w postaci bitcoinów. No i gdy bitcoin zaczął bardzo szybko rosnąć, bo to tam kilka lat w sumie jakby tutaj jestem podłączony do tej strony, to nasze saldo po prostu zamiast bitcoina, którego jeszcze nie wypłaciliśmy z tej strony, zostało zamienione na dolary, tak aby po prostu oni na tym zarobili. No i poza tym tam w sumie chyba są jakieś zaniżone stawki, no co to ma być. Moja stara strona została wyświetlona mniej więcej około 115 tysięcy razy, no i niby za tyle wyświetleń zarobiłem ledwie 20 dolarów. Dobrze przynajmniej, że po tylu latach niedługo będę mógł zlecić swoją pierwszą wypłatę. Co jak co, no ale uważam, że gdybym miał wtedy podłączone Google AdSense, zarobiłbym minimum 10 razy więcej, chociaż no nie mam pewności, więc chętnie to sprawdzę. No właśnie, ale aby dołączyć do Google AdSense, no to musimy mieć teoretycznie, bo tego i tak nie wiadomo na 100%, bardzo dużo treści na stronie, niby ludzie zalecają, aby podczas składania podania mieć mniej więcej 10 lub nawet 15 artykułów, aby każdy z nich miał minimum po 1000 słów. Ja złożyłem tam podanie, no ale na odpowiedź można czekać nawet 2 tygodnie, no i też nie mam pewności, czy mnie zaakceptują, bo moją poprzednią stronę już raz odrzucali, więc o tym się dowiemy najwyżej w następnym odcinku. A teraz najważniejsze, ile zarobiłem w pierwszym miesiącu na tych trzech stronach internetowych, odliczając wydane przeze mnie te 313 zł na domeny i podliczając wszystkie zarobki z marketingu afiliacyjnego, wychodzi, że w pierwszym miesiącu zarobiłem 1264 zł i 34 grosze. Nie jest to zniewalająca kwota, ale tak jak mówiłem, z czasem prawdopodobnie uda mi się pozyskać większy ruch i kwoty te mogą być zdecydowanie wyższe w kolejnych miesiącach.